Co tam, dziadziu? Dyrektor prosi pana kasjera. A o co chodzi, nie wie, dziadziu? Konferencja jakaś. Już 3 godziny tam siedzą. Biega człowiek i biega. Kawę 2 razy kazali podawać. Nie mogą się beze mnie obejść, co? No, zawsze tak. Inni do domu, do kina, a ja do dyrektora. Przyjdzie chyba nocować w biurze. A moje życie prywatne? Ja mam dzisiaj ważne sprawy osobiste. Ale kogo to obchodzi? Pan kasjer musi załatwić to, musi załatwić tamto. Wszystko na głowie pana kasjera. Dobrze, zaraz lecę. Anatol! O, nie mam czasu, nie mam czasu. Anatol, będziesz dziś na imieninach? No właśnie. Wy na imieniny, a ja na konferencję. Proszę. O, kolego Kowalski. Zechce nam pan powiedzieć, ile pan dziś wypłacił? Chodzi o ubezpieczenie od kradzieży. 316 532 złote i 31 groszy, panie dyrektorze. A ile w tym miesiącu? Też za kradzieże i włamania? Tak. W ciągu 16 dni 3 111 776 złotych i 45 groszy. A w zeszłym miesiącu? 7 006 932 złote i 11 groszy. Fenomenalna pamięć. Dziękuję, kolego Kowalski. Pewnie pan ma jakieś swoje sprawy. Zatrzymujemy pana, co? A nie, nie, nie. Bardzo proszę, jeśli pan dyrektor sobie życzy, to ja właśnie dzisiaj nie mam nic specjalnie. Nie, nie, dziękuję panu, dziękuję. Dziękuję. Jak panowie słyszeli, cyfry są alarmujące. 11 groszy. Zawsze jesteście tacy dokładni? Niestety zawsze. Panie kasjerze, a? Niech się pan czasem nie spóźni. Co? Gdzie? I żona
dzwoniła, żeby pan kupił kwiaty. A, ledwo się wyrwałem. Ale wygarnąłem dyrektorowi. Nic, tylko Kowalski, Kowalski. Ja też mówię, mam swoje życie prywatne, mówię. Ja też mówię, mam zajęte wieczory, proszę pana. Mówię, ja te... Kiedy im się wreszcie znudzą te głupie kawały? Całe szczęście, że mam poczucie humoru. Bo pan kasjer powinien sobie kupić już nowy kapelusz. Co nowy kapelusz? A ten to zły? No, że trochę przetarty, że dziurka? A wiecie, co to jest? Borsalino. Oryginalne borsalino. Ale wy akurat wiecie, co to borsalino. Do widzenia. Zależnie od okoliczności ofiarowuje się albo jedną różę, albo cały kosz. Zależy od okoliczności. I od tego, co się chce powiedzieć. O ile ktoś chce słuchać. Maniuśka, przepraszam, zatrzymali mnie w biurze. No i przebrać się musiałem. My zawsze musimy się spóźniać. Witam. Widzi pan, trudno wyrwać się z tego biura. Ale wygarnąłem dyrektorowi. A tak, pracujemy, pracujemy. Przepraszam. Jak ty wyglądasz? Mógłbyś sobie wreszcie kupić nowy kapelusz. Ale Maniuśka... Każdy z nas ma jakiegoś konika. Jedni przywiązują się do ludzi, a drudzy do rzeczy. Tak, tak. Dziękuję panu. Ale śpieszymy się na imieniny. Do widzenia panu. A ja także jestem zaproszony. Proszę bardzo. O, proszę. Kapelusz! Mój kapelusz! Anatol, twój kapelusz! Kapelusz! Tam masz, no, nowy kapelusz. A na to? A może ten? A ten? Proszę. A na cyklistówkę, szanowny pan, nie reflektuje? Nie, kapelusz proszę. Pokaż pan. O, ten jest dobry. Tak. Chwileczkę. Nie ma pan drugiego takiego? Niestety nie mam. Kupuję. Pardon. Jakie inicjały mają być? Anatol Ryszard Kowalski. A? R? K. Proszę. Dziękuję. No? No. Patrzcie, Anatol w nowym kapeluszu. No co jest to spokój? Ale wiecie, że Anatol, jakiś ty przystojny, nowy kapelusz. Ale już skończyły się wasze kawały z kapeluszem. Chodźmy, to świetny film. Tak, jakiej produkcji? Włoskiej, francuskiej. Jeszcześmy nie ustalili. Dzień do... Chodźcie, chodźcie, siadajmy. Widzę, że
czy nie tracisz czasu? No cóż zrobić, kochanie? Zawsze miałam dobry gust, prawda? C'est la vie. Ale ten twój kierownik to numer? Przede wszystkim nie mój, a poza tym nie taki diabeł straszny, jak go malują. Cicho, przestańcie, słuchać nie można. Zakończyliśmy pokaz filmu produkcji polskiej Noc w łazience. Ale nas nabrali! A możemy to zjedli! O, proszę Państwa, to do pole! Oj, tam, oczymu narodzie! Proszę bardzo, proszę bardzo! No to... Kochajmy się! Uwaga! Klienci! Panie mają ostrożnie. Panie Anatolu, uwaga, dolek. Maniuśka, wypiłem z rozpaczy. Taki kapelusz moja, Borsalino, prawdziwy Borsalino. Tyle lat ze mną. Masz przecież nowy. To jest kapelusz? To nie jest kapelusz. Tamten był kapelusz. Przyjaciel, jak pies. Całe życie ze mną, a ten co? Mania! Maniuśka, gdzie jesteś? Mania! Maniuśka, gdzie jesteś? Maniuśka, gdzie jesteś? Co? Co to jest? Co się tu dzieje? Cicho. Ludzie śpią. A co mi pan będzie wie, kto ja jestem? Ech, ty gnojku! Ja ci tu zaraz pokażę! Uważaj! Popatrz! Oni go zamordują? No, może nie. No, jak pragnę! Nieporozumienie towarzyskie! Ciemno jak u murzyna! Trzeba uważać! Dziury jak cholera! Paznokieć złamałem! Schowaj pan, żarcik towarzyski. Przeprowadził do taksóweczki autobusu, proszę bardzo, przeprowadził. Proszę. Śmiało, proszę, śmiało, proszę państwa. Ostrożnie, ciągle nam te kochane Warszawę rozkopują i rozkopują. Anatol, nie wiedziałam, że jesteś taki odważny. Kimaj pan, bo pana ukradną. Proszę was. Śmiało, śmiało. Ani klienci przyszli. Majestat się, płaci się. Ile tego? Ty płacisz? Moje uszanowanie. Ty, halo, pani, zaczekaj, pan, wysiadam. Uważaj, panie, podchodzi, panie. Anatol, co to takiego było? Co to? Nic nie rozumiem. Głowa mnie boli. Właściwie należałoby ich zatrzymać. Dlaczego pan o tym nie pomyślał wcześniej? No rzeczywiście, jakoś nie wpadło mi to do głowy. Anatol! Anatol!
się Boga! Czyś tu oszalał? Coś mi tak jakoś, Maniuśka, głowa mnie boli. Zobacz, nie mam guza. O, ten łobuz miał coś w kieszeni. Wypiłeś po prostu trochę, zdejmuj to. Na pewno mam guza, zobacz. Idź spać, idź spać. Co to jest? Co to jest? Zegarek. Zegarek? Damski. Skąd go masz? To ja się właśnie pytam, skąd ty to masz? Ja? Skąd to mam? Był w kieszeni twojego płaszcza. Mojego płaszcza? O, damski. Mhm. Damski. W moim płaszczu? Damski. A, już wiem. Chwileczkę. Skończyły się głupie kawały z kapeluszem. Znaleźli sobie coś nowego. Telefon. No, telefon. Halo? Anatol, szkoda, że wyszliście tak wcześnie. Świetnie się bawimy. Jakie kawały? Sikorskiego. Co się stało? Anatol dzwoni. Anatol? Tak, to ja. A co się stało? Ukradli ci zegarek? Niemożliwe. Mówiłeś przedtem, że kapelusz. Anatol, ty coś kręcisz. Idź spać, kochany, dobrze? Kapelusz. Nie znam jej. Pierwszy raz w życiu widziałem tę dziewczynę. Słyszysz? Nie znam jej. Nie znam. A tak. Ty mi nie wierzysz. Nie wierzysz mi, Maniuśka. A zegarek? No co ja mam zrobić z tym zegarkiem? No cudzy zegarek. O, złoty. Pójdziesz ze mną na milicję? Późno już. Trzeba iść do biura. Co, znów zamek? Pozwól, Maniuśka, ty. Wstrętny kapelusz. Nie biorę drugiego śniadania. No co jest? Uważaj pan, czego się pan tak pchasz? Miesięczny. O, jaki kapelusz, pewnie zagraniczny, prawda? Miesięczny. Co? Anatol, siadaj tutaj. Gdzie pan siadasz? No nie widzisz pan, że zajęty? Przepraszam. Niby inteligentny człowiek, a kobiecie miejsca nie ustąpi.
co pani przewozi autobusem? Nie podoba się pani, to jest pani taksówką. Ważna pani. Czekaj na mnie. Zwolnię się i pójdziemy razem do komisariatu. Dobrze. Będę czekał. Tylko się nie... Dzień dobry. Może usiądziemy tu, co? Panie kasjerze. O, przepraszam, komplet. O, panie kasjer, pan ma nowy kapelusz. Co pan od rana tyle gada? Patrz pan, co pan robi. A na to, co tobie? No bo wiecie, taki zdenerwowany jestem. Dziadziu, cukiereczka. Wyobraź sobie, wczoraj wieczorem wracamy od was. To już drugi. Anatol, co tobie? Chwileczkę. Co, Anatol? Klucze. Klucze od kasy daj kierownikowi. Coś tam. Pan Anatol, witam. Maniuśka. Jak tam po wczorajszym? Witam, witam. Przepraszam. Znowu. Prędzej, prędzej do komisariatu. Co się stało? Jeszcze jeden zegarek. Tędy tylko dla matek z dziećmi. Ja wiem. Skoro pani wie, to proszę tamtędy. To jest matka, a tu są dzieci. Bransoletka. Maniuśka, co? Ukradli mi bransoletkę. Co się stało? Co pani skoro? Ukradli mi tu w autobusie. Co jest? Odjazd. Jedziemy. Tędy, proszę państwa, może państwo pozwolą. Jak to było? Nałożyłam ją wychodząc z domu. Mąż mi pomagał. To jest, chciał pomóc. A potem przy wysiadaniu z autobusu ktoś mnie popchnął. Uderzyłam twarzą o siatkę i właśnie... krew. Chustka. Tak. Już. Co to? Moja bransoletka. Dowód osobisty. Ale ja mąż. Co za mąż? Mój mąż, bo wie pan, mieliśmy takie małe nieporozumienie, już szliśmy właśnie do komisariatu i... Państwo kochani, mało my mamy roboty, chcecie, żebyśmy się takimi sprawami zajmowali? Godzić was mamy, a na drugi raz niech pan nie robi zbiegowiska. Takie sprawy załatwia się w domu. Do widzenia pani. Jakieś ty to zrobił? Nawet nie zauważyłam. Maniuśka, ja... Tak, tak. W kieszeni. W kieszeni. Więc państwo są zgodnym małżeństwem, tak? Tak. Pani też pracuje? Tak, od 3 miesięcy w CPI. A tę bransoletkę pani pewno otrzymała w prezencie. Tak. W ślubnym prezencie. Zapłaciłem za nią... Aha, aha. Od pana. Od kogo? My jesteśmy, proszę pana... Zgodnym małżeństwem, ja wiem, ale... Co ale? Ja, proszę się liczyć. Ja jestem kasjerem, proszę pana. Miliony przechodzą przez moje ręce i wszystko zgadza mi się co do grosza. Pan tu nagle... Niech się pan nie denerwuje.
Nie denerwować się. Pan mi nie wierzy, żona mi nie wierzy. Żona? No tak, dziś w autobusie myślała, że to ja sam. Naprawdę? Ależ skąd? Ja zażartowałam tylko. Ładne żarty. No a wczoraj, Maniuśka, z tym zegarkiem? Nie, albo ja oszalałem, albo... Zdarza się. Znamy takie wypadki. Ludzie są przemęczeni, przepracowani. Ja jestem uczciwy człowiek. U mnie wszystko jak w zegarku. Chyba nie uważacie mnie za... Tak. Nie. Nie. Te zegarki zostaną na razie u nas. A jakby zaszło coś nowego, to pani... Panie komisarzu, czy pan uważa, że mój mąż... U nas się różne rzeczy zdarzają. Tu naprzeciwko jest psychiatra, z którego rad często korzystamy. W porządku. W porządku, my wyjaśnimy... Co? Co wyjaśnimy? No. Anatol, chodźmy. Do widzenia panu. Co do widzenia? No dobrze, może być do widzenia. Proszę pana. Trochę mi zimno, panie doktorze. Niech pan siada. No, śmiało. Spokojnie. Tutaj. Teraz tu. Do góry. Na dół. Niech pan spojrzy na sufit. Na mój palec. Nie chorował pan wenerycznie? Jeszcze nie. Szkoda. Wszystko byłoby jasne. Kładź się pan. Niech pan wyciągnie ręce tak. Tak, dobrze. Niech pan robi tak. Zamknąć oczy. Niech pan tym palcem dotknie nosa. Teraz tym. Dobrze. Dziękuję. Niech pan wstanie. Stopy razem, ręce do przodu, oczy zamknąć. Tak. Zamknąć oczy. Dobrze? Niech pan siada. Spokojnie. Wracam za chwilę. Niech się pan ubiera. Proszę pani. Sprawa jest jasna. Nic groźnego. Zaraz pani zobaczy. Proszę pana, nie widział pan tutaj gdzieś tego tu? Co się stało? Nic. Pan jest zupełnie zdrów. No, widzisz? No co? Jeszcze się martwisz? Wszystko dobrze. Na biuro. Wybiegłem jak wariat. Przestań już o tym wszystkim myśleć. Zapraszam cię dziś do kina, dobrze? Przyjdę po ciebie. Anatol!
Zaraz, chwileczkę. Mania, 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 Maniuśka! Maniuśka! Dzień dobry, dziadu. Dzień dobry. Anatol, co to za historie? Co ty wyprawiasz? Opowiadają o tobie. Kolego, co to się dzieje, że pan ostatnio taki zdenerwowany? No na razie do kasy musiałem dać kogo innego. Panie dyrektorze. Miałem w sprawie pańskiej telefon z milicji. No oczywiście dałem o panu jak najlepsze świadectwo, ale niech mi pan powie, co to było z tymi zegarkami, co? Zadziwiająca historia, panie dyrektorze. Ile razy sięgam do kieszeni, tyle razy znajduję... Marszałkowski patrzy oczom, nie wie, że jakiś facet z brudką, nawet całkiem nieźle ubrany, niesie sobie moją walizkę, co mi ją 2 lata temu ukradli i jak mi jeszcze odpowiedział? Pani, jesteś za grzeczna, ja to bym nie szukała milicjanta, tylko bym od razu mordę sama skuła. Mówię pani, jak ja bym dostała w ręce tego, ten zegarek ukradł, to nie wiem, co bym zrobił, ja bym... Przepraszam. Co jest? Ktoś pan się urwał, tu kolejka obowiązuje, ja pierwsza. To ja nagła sprawa, muszę natychmiast do komendanta. Pan komendant już wie, byłem tu dziś rano. Jestem Kowalski, a Anatol Kowalski. Co pan myśli, że pana jednego obrobili? O, frajerów szuka. Ważny profesor. O, profesor, proszę się liczyć. O. Komendant zaraz pana przyjmie. A skąd pan to ma? Tenże starodawny czumadanik? Pamiątka rodowa. Antyk pozostały po ukochanej babce. Ejże! Pozwolę sobie zauważyć, że zdumieniem napawa mnie postępowanie władzy, którą przywykłem szanować. To znaczy? Aresztować obywatela na podstawie podłych denuncjacji byle kogo to skandal. Sprawdzi się. Sprawdzi się, proszę pana. Pan będzie musiał chwilę zaczekać, ja mam pilną sprawę. Co to? To znaczy się, że jestem aresztowany? Skądże? Ten obywatel zaczekał u nas w dyżurce. Tak jest. A nie, to na razie zostanie u nas. Tak, proszę. Jest! Znowu! Spokojnie. Znowu! Niech pan siada. Damski. Damski? Damski. To męski. Męski. Co to ten? Ten. A gdzie damski? Był i damski. Zaraz, chwileczkę. Jest! Jest i jest damski. A to już wszystko? Zaraz, chwileczkę. No? I co? Oj, nic. O, ten w biurze, a ten znaczy się teraz.
4. Ładnie. 4. I bransoletka żony. Nie, ja już tego nie wytrzymam. Poproszę tę panią, której skradziono zegarek. Dzisiaj rano to ten. To ten. Kiedy pani skradziono ten zegarek? Przecież mówiłam, panie komisarzu szanowny. Jadę w autobusie z tymi kaczkami. Co to je pani Zaleska obstalowała, ta co to wydaje córkę na syna pana profesora? Panie komisarzu. Niech pani zobaczy te zegarki. Mój! Mój! Słowo honoru! Mój! Ale skąd się wziął w mojej kieszeni? Och, ty łachudro! Panie komisarzu szanowny, ja go poznaję, on jechał razem ze mną w autobusie, pchał się na mnie. Gęba nieoskurwana, ale... wybierz mi malej bandzio, ja ci pokażę, skąd się wziął w twojej kieszeni. Ale za... Ja ci pokażę, skąd... Spokojnie, 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 spokój. Spokój. Właśnie ten pan oddał nam pani zegarek. Rozumie pani? Gdyby nie on, to by pani nie odebrała swojego zegarka. Przecież ja nie mam nic do niego, panie pułkowniku szanowny, to inteligentny człowiek. Ja zaraz widziałam po twarzy no dobrze, poznać. Oddał święty Antoni, będzie miał pana w swojej opiece, kuchony najdrożniu. Ale zaraz. Dobrze, załatwione, załatwione. Mój zegarek, panie komisarzu. No, otrzyma pani jutro, w porządku, załatwione. Jadę do komendy miasta, walizkę do depozytu. Ten z brudką niech zaczeka. Tak jest. Pan pojedzie ze mną. Panie komisarzu, ja nie mam czasu. Pracujący jestem. Pan zaczeka. 4 zegarki. I bransoletka żony. Pan jest bardzo dokładny, panie kasjerze. Wesołe pan miał przygody. Jak dla kogo? O mnie, o mnie pyta się milicja. Ja jestem kasjerem, proszę pana. I co sobie oni o mnie pomyślą? No już sobie pomyśleli, bo w kasie siedzi kto inny. I ja muszę tę sprawę wyjaśnić. I wcześniej nie pokażę się w biurze, dopóki ja tej sprawy... Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pan jeździ do pracy autobusem? Nie, helikopterem. Ha, świetnie. A jeśli chodzi o strój, to pan jest raczej konserwatysta, co? Tak, ubranie odziedziczyłem po przodkach. O, jaki dziwny fason. Kiedy pan go kupił? Wczoraj. I przez to z żoną się pokłóciłem. A i od wczoraj zaczęły się wszystkie te nieszczęścia, tak? Tak. Ładny kapelusik. Gdzie go pan kupił? Na Pradze. Ładny, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Chciałbym kapelusz. Numer główki? 57. Jaki fason pan życzy? O, taki. Takich kapeluszy nie prowadzimy. Ale były. Wysprzedane. A ile pan sprzedał takich kapeluszy? Co to pana obchodzi? To nasza sprawa, nie będę się tłumaczył. A jednak może milicja... Więc jak to było z tymi kapeluszami? Panowie, wszystko powiem, no. Ale nikt na tym nie stracił. No, do rzeczy, do rzeczy. No, 2 tygodnie temu klient przyniósł materiał i fason z zagranicznej gazety. No i co? No i pytał, ile z takiego materiału wyjdzie kapeluszy. Powiedziałem, że 8. A wyszło? 9. A że właśnie trafił się klient. A czy na pewno tylko 9? Słowo uczciwości. 9 z trudem, najmniejszy numer. Pan jest szczęściarz, taka okazja. Słowo uczciwości, nikt nie stracił. To nie jest mój kapelusz. No, mój kapelusz miał monogram, a ten nie ma. A te 8? Tamten klient nie życzył sobie monogramu, nawet znaku fabrycznego. Już wiem, gdzie zamieniłem kapelusz. Chodźmy. Jest. Jest. Mój. O, ten mój. A ten czyj? Tego z brudką. Podejrzany o kradzież walizki. To chytry facet. Zatrzymałem go. Ma pan jego dowód osobisty? Tak, jest u mnie. O proszę. A walizka w depozycie. Znajoma twarz. My się znamy. Ale skąd? Aresztować? Nie. Spokojnie, bez gwałtu.
Puśćcie go, chcę mu się przyjrzeć, a dowód osobisty odbierze z walizką. A co pan robi? A aresztujcie go! Prędko, prędko, łapcie go! Ale pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł, drogi panie. Czy mogę iść? Naturalnie, pan jest wolny. Przetrzymaliśmy pana trochę, ale pan sam rozumie. Służba. Służba służbą. Dobrze, że władza przypomniała sobie o mnie. A zażalenie złożę w każdym razie. Ja paragrafy znam. A walizkę i dowód osobisty odbierze pan sobie na dole, w dyżurce. A, tak, 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 tak. Proszę o jego dowodzik. Proszę. Mój stary znajomy. No i co dalej? Zatrzymajcie go parę minut przy załatwianiu formalności. Panna Zosia, panno Zosiu, proszę mi przygotować akta sprawy pestki sprzed 3 lat. Tak, tak. No i co? Jest pan wolny. Co woli? Ja... O dobrze, a w biurze, a żona? Nie, ja się stąd nie ruszę, dopóki nie załatwicie wszystkich spraw. No świetnie, niech pan poczeka, zajmijcie się panem. Przepraszam, czy pani pozwoli? Pozwolę, ale co? Zatelefonować chciałem do żony. Proszę bardzo. Halo, Maniuśka? Aha. Pani Maju? Mąż dzwoni. Chwileczkę. Proszę. Tak? O, pardon. Tak. Co? Nie możesz przyjść? Dlaczego? Nie możesz powiedzieć przez telefon? Trudno. No dobrze, a co zrobimy z wieczorem? Zaprosiliśmy przecież pana Jerzego na kawę. No tak, no więc wszystko jedno. No to ja zaprosiłam, no. Tak. Trudno. Nie, 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 nie usprawiedliwiaj się. Nie ma o czym mówić. Panie Maju, to jakieś nieporozumienie, bo to właściwie ja się wprosiłem, a może mąż... Niech pan sobie wyobrazi, jest w komisariacie. Hmm? Czeka na coś. No? Raz, dwa, trzy. Co pan robisz? O co, co, co? No co, grał pan kiedyś w szachy? No, nie próbowałem, no ale... Za trudne dla pana. Czekaj pan. Mam dla pana coś specjalnego, kryminał. Mówię panu, nie mogłem się oderwać. Czytałem do samego rana, no ale... Czekaj pan. Nie można zaglądać na koniec. Mówię panu, tak sprytnie wszystko zakręcone, że nic nie wiadomo do ostatniej kartki. Cała londyńska policja szukała. Dopiero jakiś nieznany tam cywil, co to niby... Ale zaraz, no nie, nie, nie opowiadaj mi pan. No. Widzisz pan, widzisz pan? Już bierze. Jak się masz, Romeo? Dwa jest 4,5. Pojutrze będzie 5. Co nowego? Co nowego? Ciocia zatrzymała mnie. Niedługo, ha. Walizka się nie podobała. Nic ważnego. Frajerzy. No, miałeś szczęście. A co z rozliczeniem? Brak nam 4 zegarków i bransoletki. Ja nic nie wiem.
Ja nic wczoraj nie inkasowałem. Odczep się ode mnie. Co odczep? Stary piernik jesteś. Stary piernik? Że niby ja? A może się tak przekonasz, czy jestem piernik, co? Przyjdź to, sprawdzisz osobiście. Co? Nie wolno? Komu nie wolno? Do kogo ta mowa? Przychodź, no. Trzeba się przecież raz poznać do jasnej anielki. Co? Tak, mam nowe płyty, szlagiery. Lubisz, co? Nie czaruj. No, chcę nareszcie zapoznać panią osobiście. Czekam o 6:00. O 6:00, no widzi pan, panie Feliu, zawsze panu mówiłem, że kobiety pana zgubią. A jak Boga kocham, pan kapitan. A major, już major, no starzejemy się, starzejemy. Ja już nie pracuję, jak Boga kocham. O co chodzi? Czego się pan mnie czepia? Ja nie, pański koleżka chciał się z panem zobaczyć, nasz wspólny znajomy. Zezowaty maniak. Co to, ten łamaga jeszcze żyje? No widzi pan, ja myślałem też, że już wykitował, a tymczasem parę dni temu spotykamy się przy śledztwie. No popatrz pan. No i 4 lata go nie widziałem, jak Boga kocha. A, to stara sprawa. Jubiler w Bydgoszczy, pamięta pan? Nigdy z tym małpim cyckiem nie pracowałem. No on twierdzi co innego. Trzeba, żebyście pogadali. Rheumatyzm ostatnio mi dokucza. Czy ciepłą bieliznę zabrać? Lepiej zabrać. No co, dobre, co? A zaraz, nie przeszkadzę. Panie kasjerze, panie kasjerze. O chwileczkę, no. Major pana prosi. Co major? A, już idę. Już... Bardzo doskonała książka. Jest tylko kilka kartek. Oddaj pan, to ja panu opowiem. Nie, ja sam. Ja panu oddam. Szach? Mat. Nie będzie się pan chyba zapierać tego cięcia, panie Feluś. Ręka mistrza. Szykowne to ono jest, nie mówię, ale to nie moja robota. Ja teraz nie pracuję. Więc z czego pan żyje, panie Feluś? Krewni z Ameryki paczki przysyłają. No to ja panu powiem, z czego pan żyje. Niech się dowiem, no. Z kapelusza. Mnie też zdziwiło, że pan zmienił specjalność. Niech się pan obejrzy. Trudno, wysiadka. Piwko jestem, Feluś Piwko, dawniej Pestka. Kowalski. Anatol Kowalski, kasjer. Kasjer? Zwykły kasjer z banku. Widzi pan, panie Feluś, może pan nic nie mówić. My i tak wiemy wszystko. To ten lachudra przypał, no nie? Więc pan jest członkiem bandy kieszonkowców. Jaki ja tam członek? Ja tylko dla rozrywki, z nudów. Nie moja branża. Ma się te prezencje, więc zaproponowali. Za inkasenta tylko jestem. To znaczy jedni w autobusach i tramwajach kradną i te bransoletki, zegareczki wędrują od razu do kieszeni takich wytwornych panów w takich kapeluszach. Co mam mówić, pan major wie. To co, panie majorze, to ze mnie zrobiono złodzieja, pasera. Co za wyrafinowany pomysł przez ten kapelusz. Nie, perfidia, łajdactwo. No, pomysł nie jest nowy. Widać, nie czyta pan kronik kryminalnych. Co, koleżka, chcesz z majora balona robić? Stary fachowiec, zęby zjadł. Leżę. Panie majorze! No, panie Feluś, kto to tak ładnie wszystko zorganizował, co? Gdybym to ja wiedział, panie majorze. Nikt nikogo nie zna, nie wolno się spotykać. O, widzi pan, nie znam tego faceta. No, faktem jest, że ktoś te 4 zegarki i bransoletkę nielegalnie zainkasował, a mnie się czepia. A kto się czepia? Czy ci przez telefon? 2 razy 2 jest 4,5? Pojutrze będzie 5. Sam pan widzi hasła, jakieś szyfry, coraz to kto inny podskakuje, na bazarze, na ulicy, w knajpie, same jakieś nowe facety. Wie pan, nie moja branża. A ta kicia, z którą się pan umówił o 6:00? Właśnie, znudziło mi się tak przez telefon, no, że dziewczyna z głosem ala Pity Grilli, pan major to rozumie. No to co, panie Feluś, zostanie pan chyba u nas, nie? Jak pan major uważa. Panie majorze,
Kotek w domu został. O, tu jest klucz. Po starej znajomości zaopiekuje się pan nim. Romeo się nazywa. Dobrze, dobrze. Zgłosi się pan za 2 lata. Inspektorze, półtora. Nie targować się. Kasjer, frajer. Pięknie się pan spisał. Ale co dalej? Jestem skompromitowany. No, musicie panowie wyjaśnić, zatelefonować do dyrektora, do żony. Niestety, jeszcze kilka dni sprawa musi pozostać w zupełnej tajemnicy. Więc w dalszym ciągu mam uchodzić za członka bandy. Nie ma innego wyjścia. Nikomu ani słowa. Nie. To niemożliwe. Tu jest ten dom. Zielona 5, mieszkanie 2. Tak, tu ma przyjść o 6 ta dziewczyna. Kicia, zatrzymać? Nie, niech sobie jeszcze kilka dni chodzi. Obserwować. Aresztować. Panie majorze, trzeba ją natychmiast aresztować. Albo posłać tam jakiegoś tajnego detektywa. Niech ją zręcznie wybada, wypyta. Może ja pomogę. O, właśnie tutaj czytałem. Cała policja Londynu nie mogła sobie dać rady, a taki detektyw amator to... Niestety, ale my mamy inne metody. Poruczniku, pokażcie mi ostatnie raporty o kradzieżach w tramwajach, autobusach i tak. Powiedzmy za ostatni tydzień. Te są z poprzedniego tygodnia. Tak. O proszę, a tu są z ostatnich dni. Aha. No, kradzieże w autobusach. Tak. Tak, dziękuję. No, a może pokażcie mi tę drugą teczkę, tę tam, na prawo. Proszę. Ta druga teczka. Tak? Dziękuję, tak. Tak. No, a to? No to... To ja już sobie pójdę. Oczywiście. Dziękujemy panu. A proszę o nas nie zapominać. Thank you.
Aniuśka, jesteś sama? Jak to, czy jestem sama? Mówiłam ci przecież. Komu nie możesz się pokazać? Co musisz wyjaśnić sam? Kicia? Jaka kicia? Co za kicia? Nic nie rozumiem. Co ty opowiadasz? Anatol, mieliśmy przecież pójść do kina. Ach, z tobą nigdy nic nie wiadomo. Zawsze masz jakieś ważne sprawy. Gdzie jesteś? Pytam, gdzie jesteś w tej chwili? Gdzie? A, więc nie przyjdziesz. No, dobrze. Rób jak chcesz. Madam, jestem do pani dyspozycji. A, to świetnie. Proszę mną rozporządzać. Odprowadzi mnie pan, prawda? Wychodzimy? Niech mi pan poda płaszcz. C'est la vie. Proszę. Dwa razy dwa jest 4,5. Pojutrze będzie 5. Zgadza się. A Brudka? Ech, ty frajerze, pewnie zgolił. Ten numer nie przejdzie. 4 zegareczki. I bransoletka. Nie mam. Oddałem. Godzina? Za 2:06. Co ja ma? Za chwilę dowiemy się, co z tobą zrobić, kolego. Popatrz po mieszkaniu. Czas leci. Zdecydował się obywatel? Nie? Szkoda. Człowiek słabe stworzenie. Żyje, rusza się, chodzi, kocha. Dopóki ma wilgoć w sobie. A jak wilgoć wycieknie, zazwyczaj musi wykitować. No. Braku wytrzymałości. Kajtuś. Zachowuj się. U kolegi jesteś. Przecież kolega nie wnosi pretensji. O, 6. Trzeba dzwonić. Dwa razy dwa jest 4,5. Zgadza się. Jest, jest. Nie, nie chcę się przyznać. Za Brudkę go? Ale on nie ma żadnej Brudki. No pewnie zgolił cwaniak. Pomyłka? Taki był adres. Nie, to świński blondyn. Co? Aha. Notuj. 22, 19, 24, 17, 1, stop. 9, 21, 20, 18, 16. Stop!
16, 19, 20, 1, 20, 15, 9, 4, 25, 9, 15, 17, 18, 1, 3, 2, 4. Stop. A co z nim? Dostarczyć? Ale jak? Cholera. To jakiś ważny gość. Dostarczyć. Pij. Należy się nam. Przewieziemy, jak się ściemni. A panienka do kogo? Do księcia Monako. Ty, elegant. Co tu za ubaw szykujecie dzisiaj? A ty co tu robisz? Instrukcję znasz? Możesz zameldować staremu. O ile go znasz. A wy co tu robicie? My? Służbowo. Co? To nasz. Nasz. A brudka? Kapuś. Frajerzy, wiecie kto to może być? A ty wiesz? On wczoraj w nocy zaprawił bykiem grubego. Grubego? Paznoki mu złamał, rozumiesz? Mamy dorsz, kajtuś, ale nas wystawił do wiatru. Frajerzy, on wam teraz da wycisk. Ładnieście się spisali, chłopcy. No, napijemy się. Co? Ze mną na parstkami zarządzam szklanki. A proszę. No to ciak! To dziób, ludzie. Co ludzie? Co stulciu? Po mnie jesteście! Jak zabawa to głośno! Muzyka na całego! No to ciao! Dawać wszystko! Wszyscy piją! No głośniej! Głośniej! Napijemy się! Milicja! Ja się nie boję milicji! Bawić się na całego! Na całego! Szczeniak, mówiłem ci! Daj mu w ucho! Zdrowie dam! No, szefunio, to dla! To dla!
za hałasy? Na tydzień piętrze spać nie można. Wypraszam sobie takie krzyki. Po milicję pójdę. Co? Co? Milicja? Pan będzie straszył mnie milicją? Pan wie, kto ja jestem? Wam! Co? Milicja? Milicja? Tefe! Milicja! To głośniej! Głośniej! Na całą parę! Dobra, dobra, obserwować. Ale jak długo? Zatelefonuj, zapytaj, co robić. Proszę przychodzić. Maniuszka, Maniuszka, późno już. Trzeba wstawać. Narobił. Właściwie powinienem pana zamknąć. Ale ja chciałem... Chciałem, tak, że... Tak, tak, chciał pan, ja... chciał pan i co z tego wyszło? Zaalarmował pan bandę, teraz nam się ulotnią, a w ręku zostaną same płotki. Zostawcie to.
Dobrze, że pan wyszedł żywy. Żywy. Ale co powiem żonie? Nie nocowałem w domu. Widziała mnie tam. Ale pan sobie piwa naważył. No, my ostatecznie, mimo pańskiej pomocy, damy sobie jakoś radę. Ale z żoną poważna sprawa. Właśnie. Co ja zrobię? No więc jak tam było wczoraj wieczorem? No może pan coś słyszał? No przecież rozmawiali ze sobą. Zapamięta pan jakieś szczegóły? Owszem. Szczegóły były, nie mogę powiedzieć. Dzwoniłem do żony. Po co podawałem jej ten adres? Niech się pan skupi, spokojnie. Mówił pan, że telefonowali. Telefonowali. I co pan słyszał? Nic. Cyfry. Pamięta pan? 22, 19, 24, 17, 1, stop. Chwileczkę, 20... chwileczkę. Może od początku. 22, tak? 19, 24, 17, 1, stop, 10, 21, 18, 16, stop, 16, 21. Dziecinny szyfr, żebym całe życie miał takie zagadki. Wsypa. Jutro ostatni dzień pracy, godzina 17. Zniszczyć kapelusze, będę na trasie. No, ale się pan spisał. Fenomenalna pamięć. To co, alarm? Proszę wezwać do mnie komendantów dzielnic. Ale co powie żona? No, a w biurze? Pomyślimy. Dziękuję. Tu jest zaświadczenie dla pańskiego dyrektora. No dobrze. Dziękuję, a zaświadczenie dla żony? A, to już pan będzie musiał chyba sam załatwić. Migdał, zajmiecie się dzisiaj tym obywatelem, żeby mu się coś złego nie przytrafiło. Tak jest. Mnie? Panie, po wczorajszym, ale niech pan nam już nie pomaga, dobrze? Zatrzymać wszystkich panów w takich kapeluszach. Wykonać natychmiast. Mania, ty chyba mnie podejrzewasz. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. To przez ten nowy kapelusz. Te zegarki. Pan sobie to... życzy? Ty chyba nie przypuszczasz, że. Panie kierowniku. Słucham? Przecież pan jest mężczyzną. No, jestem. Może pan wytłumaczy mojej żonie. Pan że... to kupuje? Kupuję. To drobnostka, 600 zł. Wypisać kwit? A wszystko jedno wypisać. Pani będzie łaskawa wypisać, zapakować. Zwariowałeś? Myśl co chcesz, ale ja jestem niewinny. Poczekam. Proszę nie robić zbiegowiska. Rozejść się. Milicja wystawiła panu
piękne świadectwo. Ale ja nie rozumiem. Piszą, że pan im był bardzo potrzebny. Ale wczoraj? Teraz ja już pana nie rozumiem, panie dyrektorze. Proszę, byłem u lekarza. U psychiatry? Co? Co? Tak. Pan rozumie, kasjer zamieszany w kradzieży, to niebywała historia. Czy mogę wrócić do kasy? Co? Tak. Nie, kochany kolego, może pan pójdzie na kawę albo na spacerek. O, ja tu muszę jeszcze się naradzić. Proszę pana, panie dyrektorze, pan mnie zna już. Tak. No, widzi pan, w całym biurze szum. Opinia społeczna. Wie pan co, niech pan teraz idzie do domu, przyjdzie pan jutro, a ja przez ten czas postaram się to wszystko wyjaśnić, tak? Bo teraz muszę wyjść, nie mam czasu. Tak. Niech pan powie, on prowadził podwójne życie, prawda? Tajemnica urzędowa. Idziemy. Tak jest. Po co brać wszystko tak poważnie? No takie jest życie, c'est la vie. Dobrze pani mówi, trzeba na pewien czas wyjechać. Myślałam, że go znam. Tyle lat. A tutaj takie historie. Właśnie dlatego trzeba wyjechać. Na pewien czas. Całą noc go nie było. Postaramy się przyspieszyć urlop. Nikomu nie można wierzyć. Właśnie. Znam takie urocze miejsce nad morzem. Las. Spokój, cisza, zupełne ustronie. Nic, tylko morze i las. Mam zamówiony pokój. Mansarda z balkonem. Naprawdę bardzo urocze miejsce. Odstąpię pani ten pokój? No, a pan? Ja się nie liczę. Jakiś mały pokoik gdzieś tam się przytulę. Naprawdę nie wyobraża pani sobie, jakie to urocze miejsce. Pani odżyje. Tak pan myśli? Jestem tego pewien. A może rzeczywiście dobrze zrobi mi taka zmiana miejsca? Jedyna rada, zmienić miejsce, Maja. Przepraszam pana. Czy to pański kapelusz? Tak. Pan pozwoli ze mną. Tak? Co? Dziękuję. Wody? Tak, proszę. Proszę bardzo. Przepraszam, to mój kapelusz. Pan pozwoli ze mną. Co? To dlaczego? Pan pozwoli. Pani, przepraszam pana, ale co to... A kto zapłaci za kotle? Proszę, to jest? Pan też pozwoli. Jak to pan zapłaci? Pan pozwoli ze mną. Proszę. O co chodzi, proszę pana? Panowie. Kto zapłaci za kotle? Tak. Doskonale. Świetnie. Dobrze. Jeszcze tylko dwóch. No widzisz, Romeo, jak dobrze idzie. Panie inspektorze, przyniesiono właśnie zamówiony zegarek. Aha. O, ładny. Dziękuję panu, dziękuję. No zaraz. Siadać prędzej. Jasne. Pan pozwoli ze mną. Pozwoli z nami. Panowie, to chyba pomyłka. Ja mogę się wylegitymować. Legitymację ma pan na głowie. Pijemy się? Nie, nawet już mi się i pić nie chce. Nie martw się pan, czekaj pan, to ja się napiję. Pan pozwoli ze mną. Co? Dlaczego? Szybko. Zaraz, chwileczkę, dlaczego? Panie, co jest? Co się stało?
zaraz. Halo, halo. Wstań, wstań, to mój. Anatol. Doskonale, świetnie. No to już mamy komplet. No, widzisz, Romeo? Widzisz, już mamy komplecik, no. Co? Do pana kodu, proszę bardzo. Szybciej, szybciej, panie. Dokąd? Tędy, tędy. Do panie samochodu. Władzo, no proszę, za to. Proszę. Co to? Chodźmy. Do samochodu. Może pan wodę, proszę. Przepraszam. 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 Proszę. O, proszę. Okazja. No proszę. Proszę bardzo. Co pan, pani? 120 złotych. Ładnie. Ładnie, ładnie. Proszę pani. Zostawcie, przerwać akcję. Przerwać akcję. Przerwać akcję. No i co? Ładny bigos. Obywatelu poruczniku, będą frenie? Tak, będą. Do komendy. Ale już proszę państwa, ja naprawdę nic nie wiem. Ale proszę pani, ja miałam telefon, kazano mi pić. Ja proszę pani, podobne wesele. I mnie proszę pani. Co to za kapeluszowa historia? Proszę pani, co to za historia z moim mężem? Ja muszę się dowiedzieć. Jestem żoną. O, widzę, są nasi przyjaciele z pracy. Panie majorze. Spokojnie, spokojnie. Myślę, że będę miał wiele ciekawych wiadomości dla prasy. Bardzo proszę. Oczywiście ekspres zawsze pierwszy. Życie Warszawy, wydam pierwsza. Czy mogę prosić? Panie komisarzu, mój mąż. Niech pani pozwoli. Inspektorze. To jest właśnie żona naszego bohatera. Panie inspektorze, zdaje się, że ich jest więcej jak siedmiu. No nie szkodzi, nie szkodzi. Zaraz. Ulala. Proszę o ciszę. Spokój. Proszę panu. Proszę nałożyć kapelusze i trzymać o tak. Ale ja protestuję, co za jakieś kpiny. Tak. Proszę to zrobić w swoim własnym interesie. Powtarzam, w swoim własnym interesie. Co to jest? Bezprawie. Daj pan spokój, trzymaj pan. Dziękuję. Przepraszam, że pozwoliliśmy sobie panów tutaj zaprosić. A teraz apeluję do poczucia humoru panów. Co za szopka? Ja jestem poważnym człowiekiem. Proszę o ciszę. Mamy szansę zlikwidowania groźnej szajki złodziei, która już nam wszystkim od dawna dokucza. Członków bandy poznamy po kapeluszach. Kto ma kapelusz z firmą Gentleman? O, taki. Może iść do domu. Proszę wychodzić. Jest. Co? Panie dyrektorze! Panie dyrektorze! A pan też? To oburzający! Będziemy musieli moją sprawę wyjaśnić do końca. Co, jak chcę? Albo będzie musiał pan podać się do dymisji. Co, ja? Był pan przecież aresztowany. No to co? Panowie, jestem z pracy. Czy mogę prosić o kilka słów? Panie dyrektorze, chwileczkę, musimy wyjaśnić. Proszę pana, przyjemny wyraz twarzy.
Pan znajdzie, pan znajdzie. Pan znajdzie. A teraz jeszcze pan. Proszę bardzo. Tak, może jeszcze z kapeluszem. Proszę bardzo. Co za wspaniała historia. Musi mi pan to koniecznie dokładnie opowiedzieć. A doskonale. Znam taką małą, zaciszną kawiarenkę. Ależ pan przeżył emocje. C'est la vie. A kapelusiki? No ja miałem, ktoś mi zabrał. Ale... Aha, proszę włożyć, proszę. O, za duży, Rambusze, to nie proszę, proszę zmienić, ja tak? Miałem dobry... Ten będzie dobry, proszę włożyć. O! Co? O, to ten pan zamówił u mnie kapelusze. Ach, to pan! Panie dyrektorze, chwileczkę, musimy wyjaśnić do końca. Panie inspektorze. Oto pańskie dzieło. No, jeżeli tak, to serdecznie panu gratuluję. Jest pan chlubą naszego biura. A co z żoną? No, jakoś panu pomożemy. Proszę pani. Pani będzie łaskawa. Oto nasz bohater. Rzeczywiście, pan kasjer świetnie się spisał. Fenomenalna pamięć. Nie, za dużo, za dużo szczęścia naraz. Znowu. Tym razem od nas dla pani. Maniuśka. Się skupić. Jutro egzamin. Przyczyna zgagi i niestrawności. Nadmiar kwasu w żołądku. A jak sobie z nim radzić? Kiedy kwasu jest za dużo, trzeba zahamować jego wydzielanie. Czyli zastosować Ranigast Pro. Ranigast Pro działa na przyczynę zgagi i niestrawności, bo skutecznie hamuje wydzielanie kwasu. I dlatego Ranigast Pro sprawia, że zgaga i niestrawność znikają na długo. Ty miałeś jakąś ściągę. Nie, zgagę. Ranigast Pro. Usuń kwas na długi czas. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skromny urzędnik, a wplątuje się w kryminalne afery. Ale nie daj Boże wygrać. Dopiero wtedy zaczynają się prawdziwe nieszczęścia. Ja właśnie wygrałam milion w lotka. Pani wygrała. Odcinka nie ma. Ale przecież był. Milion albo życie. Niespotykanie spokojny człowiek, a potrafi nieźle namieszać. Pan Anatol szuka miliona